Do you think that the world can exist without the war? The world? Yeah. It's against human nature. Ja wiedziałem, że ty mi zadasz to pytanie i się trochę nad tym zastanowiłem, ale też nie jakoś bardzo. Wydaje mi się, że wojna jest podstawową ludzką aktywnością. Wydaje nam się, że świat jest w takim momencie swojego rozwoju, a zwłaszcza Europa i zwłaszcza Unia Europejska, do której należymy, że wojna wydaje się czymś w zasadzie niemożliwym. I tej myśli też się boję, dlatego że przypominam sobie koniec wieku XIX i początek wieku XX, kiedy ludzie też nie myśleli, że będzie wojna, a następnie przydarzyły się dwie największe wojny światowe i dwie największe katastrofy. Sam każdy człowiek, jeżeli sobie wyobrazi, czym jest wojna? Czy dla kogo? Czym jest dla mnie wojna? Wojna to jest taka straszna sytuacja, koszmarna, której nie jestem w stanie udźwignąć psychicznie. Dzieci giną. Młodzież ginie. Jest to trochę fikcja, mam takie poczucie. To wszystko, co nas dotyka z zewnątrz, czyli te wszystkie obrazy, które są przekazywane, wszystkie doniesienia. Sama byłam świadkiem. Brat w jego pamięci, znaczy coś się zapisało, wryło się to. Mianowicie widok na ulicy, będąc sam dzieckiem, znaczy widział, jak SS-man, znaczy wyciąga pistolet, znaczy do dzieciaka żydowskiego, który całuje buty, prawda, temu zesmanowi, a ten strzela mu po prostu but odsuwa i strzela mu w głowę. No. Więc to z tych, że opowieści to jest wojna. Najbardziej przejmującą sceną o wojnie była dla mnie jedna z początkowych scen z Katynia. Kiedy żona oficera przedziera się przez słabą jeszcze ochronę, tak, dociera do swojego męża, mówi, mam tu ciuchy, uciekamy. A on mówi, że nie może. Człowiek jest bezustannie w swoim życiu przedmiotem, podmiotem polityki. A polityka jest nierozerwanie związana z wojną. To po prostu jest nieporozumienie, które było i będzie, dopóki będą rządzić tacy faszyści, jak rządzą teraz. Wcale nie wypracowaliśmy sobie jeszcze takiego systemu, który by nas przed wojną chronił. Moje dziecko, mając lat może 12, było na wymianie młodzieżowej w Serbii i przywiozło stamtąd zdjęcia, na których było widać zbombardowane domy, poprzestrzelane okna, ściany. I w moim dziecku myślę, że też utkwiło takie przeświadczenie, że wojna to nie jest coś, o czym się czyta w książkach, tylko wojna może dotknąć wszystkich w każdym momencie. Nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy, jest to coś potwornego, coś strasznego, coś, co może nastąpić, coś, na co nie mamy wpływu, możemy ewentualnie w tym wziąć udział, wbrew własnej woli. Rozumiem, że ona czasem jest koniecznością, także jest to dla mnie jakaś paradoksalna sytuacja. Natomiast jestem przekonana, że nasze czasy nie są ostateczne. Czasami spotykam się z taką powiedzią, jaki straszny jest ten Stary Testament, prawda? Jaki okrutny, ile tam jest wojen opisanych, ile jest zdrad, ile jest buntów, ile jest takiej jakby krnobrności w człowieku opisane wśród narodu świętego, innych narodów. Ja zawsze odpowiadam, ale mój drogi przyjacielu, mówię, przecież to jest prawda. Okrucieństwo to jest coś bardzo negatywnego, coś bardzo potwornego, coś, co wyzwala w ludziach najgorsze instynkty. Coś, nad czym chyba nikt nie jest w stanie do końca panować. I to jest coś tak potwornego, co należałoby, moim zdaniem, bardzo dokładnie wyeliminować ze świadomości, ale się nie da. Wojna jest w nas samych. Jest czymś, co pokazuje nam, że nie jesteśmy wcale tacy mądrzy, tacy dobrzy. Człowiek
podlega pewnego rodzaju dwóm emocjom, dwóm energiom, które w nim są jakby umieszczone. W tradycji mistycznej judaizmu mówimy, że to jest Yetzer Hara i Yetzer Hatov. Yetzer Hara, czyli ten zły instynkt, i Yetzer Hatov, czyli ten dobry instynkt. Yetzer Hara również nazywany jest Sitra Achra, czyli po aramejsku jest to jakby inna strona. Można nazwać to również ciemna strona, co nam się kojarzy oczywiście z Wojnami Gwiezdnymi. Będą ci, którzy będą, no, że tak powiem, apoteozy wojny głosili. Czym jest wojna? Wojna jest egzaminatorem naszych wartości, to na pewno. Oddziela ziarno w tle, sprawdza, czy to, co wierzymy, to, za co stoimy, jest dość warte, w dość brutalny, monstrualny sposób. Nie jest ani dobra, ani zła. Nie jest potrzebne. Jest tak jak burzą w przyrodzie. Brak instynktu samozachowawczego w części populacji ludzkiej i w wielu przypadkach dowodem bezdennej głupoty, której źródłem jest to, że pieniądze i kawałek ziemi są ważniejsze niż ludzkie życie. Ja chciałbym w to wierzyć, tak, że człowiek w naturalny sposób jest związany z innymi ludźmi. Nie tylko z nimi konkuruje, ale w naturalny sposób chce z nimi współpracować. A w tej sytuacji łamie moim zdaniem tą naturalną chęć do współpracy, bo nie ma innego wyjścia. Chyba przyczyna tego, to znaczy przyczyna takiego stanu napięcia i konfliktu między ludźmi wynika właśnie z tego, że są istotami społeczne i muszą funkcjonować ze sobą. Niestety jest w większości przypadków tak, że ludzie przeszkadzają nam stać się tym, kim chcielibyśmy być w zgodzie z samymi sobą. I to ryzyko, które podejmuję, sprawia, że bardzo często pozostaję kimś w konflikcie, to trzeba wziąć pewien cudzysłów, dobrze rozumieć to, w konflikcie z innymi. My, to znaczy no ja tu z tej części świata i właśnie tenże działacz związkowy z Afryki Południowej, wspólne tutaj stanowisko zajęliśmy. Konfrontacja właśnie z tą moją znajomą, która głosiła tutaj taką oto tezę, iż pokój jest najważniejszy, iż najwyższą wartością jest pokój. Tutaj obydwaj, on z tychże pozycji nie ma, jakby powiedzieć, akceptacji dla pokoju, jeżeli jest apartheid. Z innych pozycji nie chodziło o apartheid, ale wtedy, kiedy jest zniewolenie, to pokój nie jest wartością najwyższą, to znaczy, że można być gotowym do tego, żeby nawet właśnie walczyć, a zatem i wojnę prowadzić właśnie w imię wyższych wartości. Nawet wtedy, kiedy idzie się na tak zwaną sprawiedliwą wojnę, czy broni się w sposób uprawniony siebie samego, bo każdy ma do tego prawo, to wojna jest takim mechanizmem, że bardzo trzeba pracować nad sobą, bardzo trzeba pilnować siebie, żeby wojna z nas nie zrobiła kogoś potwornego. Człowiek jest istotą, według naszej oceny i mojej, niezwykłą, wręcz bym powiedział nieokreśloną i nieocenioną, niezbadaną do dnia dzisiejszego, dlatego kryje w sobie wielką tajemnicę. Nie wiemy dlaczego w części ludzi rodzi się pewnego rodzaju emocja, energia, która prowadzi, popycha go do działania destrukcyjnego wobec innego człowieka. W Biblii jest powiedziane bardzo ważna sentencja. Kochaj brata swego jak siebie samego. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że tu jest ukryta pewna tajemnica. Dlatego, że kochaj brata swego jak siebie samego zakłada dwie zasady. Kochaj brata swego, prawda? Ale jak siebie samego. Czyli nie można kogoś kochać, nie kochając siebie samego. Czy uważasz, że jest możliwy świat bez wojny? Jest. My oczywiście wierzymy, że przyjdzie taki czas, że wojen w ogóle nie będzie, że ludzie będą sobie przyjaciółmi, a nie wrogami, tak jak dzisiaj. Bóg Jehowa do tego doprowadzi, że Królestwo Boże, ten rząd niebiański, zaprowadzi na ziemię tutaj ład i porządek. I już dzisiaj, gdzie ludzie, no,
o pokoju tylko marzą, świadkowie Jehowy już czynią pokój. Rzeczywiście miałem takie momenty, że wierzyłem, że można zbudować świat, w którym wojny będą prawie że nieobecne. Dzisiaj już nie mam takich złudzeń, natomiast nie zmienia to mojego poglądu na sam fakt, że wojna jest czymś absolutnie potwornym. Nie powinno być tak, żeby brali broń i strzelali. Ojciec do syna, syn do ojca. Nie powinno. Jest to moje odczucie. Może ja się mylę, ale uważam, że tego nie powinno już być.